Jest czwartek, 10 kwietnia. Prosi Jezusa Chrystusa, aby nauczył Cię jak swoich uczniów i ukazywał drogę życia, którą mógłbyś dojść do Niego, prawdziwej drogi i życia. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowa jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Słuchacze Jezusa zadają pytanie o to, kim On właściwie siebie czyni. Mają jednak odniesienie tylko do tego, czego sami doświadczają. Abraham umarł i prorocy także. Jest nagle problem, gdy mają uwierzyć w coś, czego nie widzieli. Trzymanie się Jezusa jest dość ryzykowne. Trzeba wejść w nieznane i zaufać. Jakie jest Twoje poddanie się Jego prowadzeniu? Słuchacze Jezusa starają się określać i definiować przestrzeń, której sami nigdy nie dotknęli i nie poznali. Poruszają się po omacku, a jednak zaufanie Jezusowi budzi w nich lęk. Może się bowiem okazać, że po zapaleniu światła świat wygląda inaczej, niż sobie to wyobrażali.
Jezus Chrystus jest Bogiem i to On daje życie. Nie ma początku ani końca. Od Niego pochodzi także Abraham i prorocy. W Nim jest również ich zmartwychwstanie i życie. Poddanie się Jego prowadzeniu jest wejściem na drogę do życia. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowa jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Na koniec wyznaj Jezusowi, że bez Niego nic nie możesz uczynić i proś, by sprawił, że uczestnicząc w Jego męce i śmierci, będziesz uczestniczył również w Jego zmartwychwstaniu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.